W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak ulepiłem z gliny układ scalony. Nasze filmy napędza firma Avicam, zajmująca się projektowaniem elektroniki i oprogramowania wbudowanego dla branży motoryzacyjnej i multimediów. Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.avicam.pl. Jakiś czas temu obejrzałem film reduktora szumu o układach hybrydowych. Wtedy to przypomniałem sobie o starym projekcie. Tak więc kończymy projekt na kanale Elektron po raz pierwszy w historii. Historia. To, co widzicie na moich filmach, to zazwyczaj jedynie efekt potężnej ilości pracy, jaką musiałem włożyć do jego realizacji. To też tłumaczy, dlaczego na niektóre filmy czekacie nawet kilka lat. Zaczęło się od zbudowania od podstaw diody w oparciu o siarczek miedzi. Nie była ona idealna, ale historycznie to był początek naszej przygody. Trochę później postanowiłem odtworzyć nieśmiertelny polski układ UL1111. Był on oczywiście na kupnych tranzystorach. Była to po prostu sprytna płytka z wyprowadzeniami i zalana żywicą epoksydową. Gdy eksperymentowałem z próżnią i lampami elektronowymi, potrzebowałem nauczyć się galwanicznie nakładać powłoki. Zacząłem od niklu. Próbowałem uzyskać lśniące i trwałe powłoki. To było ciężkie, bo specjalne dodatki do kąpieli stanowią ścisłą tajemnicę. Niemniej podejmowałem różne próby, wymyślałem nowe przepisy. Temperatura kąpieli, intensywność mieszania, prąd, powierzchnia metalu, wszystko to miało wpływ. Początki były tragiczne i wszystko się albo łuszczyło, albo było chropowate. Aż pewnego dnia miałem proroczy sen. Spróbowałem tego pomysłu i efekt był niezły. Ta zawieszka do kluczy od tamtej pory jest przy moich kluczach i jak widać radzi sobie nieźle, biorąc pod uwagę, że klucze raczej rysują cały czas tą powierzchnię i cały czas jest ona mechanicznie eksploatowana, no to naprawdę niezły efekt. Oczywiście potem nauczyłem się nakładać inne powłoki. Rok temu nauczyłem się dmuchać bombki szklane z uszkodzonych świetlówek oraz je srebrzyć. Nakładanie metali na izolatory ma niebanalne znaczenie w naszym projekcie. Dziś. Dorwałem radziecką myśl techniczną. Na ich płytkach można tego sporo spotkać. Ostrożnie rozebrałem tą metalową puszkę. A tak wygląda ona w środku. Składa się z płytki ceramicznej i naniesionych na nią elementów. Wyszukiwanie frazy płytka ceramiczna niewiele mi dało oprócz potężnej ilości reklam glazury. Oczywiście potem znalazłem jakieś tam oferty takich płytek, jednak nie chciałem ich sprowadzać aż z Chin. Poszedłem więc na dwór, wykopałem grudkę gliny i następnie zacząłem uczyć się garncarstwa. Używając wentylatora komputerowego dokonałem obróbki macaniem gliny. Produkt wysuszyłem preheaterem w temperaturze 300 stopni, wolno podnosząc temperaturę przez 2 godziny, a następnie jeszcze gorący poddałem wypaleniu. Nie mam pieca, więc posłużyłem się palnikiem i żelaznym drutem. Mał przedmiot, więc nie było żadnego problemu. Dwie noce opracowywałem skład własnego szkliwa. Zacząłem od mielenia szkła w moździerzu. Każdy Wasz komentarz mocno mnie motywuje i tylko dzięki temu 3 godziny mojego życia spędzone na rozcieraniu szkła szybciej mi schodziły. Porobiłem sobie na rękach mnóstwo odcisków, ale dzisiaj jestem święcie przekonany, że tylko w tym moździerzu mógłbym nawet śrubę kolejową sproszkować. Do proszku szklanego dodałem kilka tajnych składników i zarobiłem wodą na pastę. Kubeczki wyszły cudowne i nie mają spękań. Gdybyście stracili fabułę, to robimy zaawansowane układy scalone, wychodząc z kawałka błota. Tym sposobem nauczyłem się tworzyć pasty do wypalania oraz ceramikę. Tak wygląda gliniany chips i jest to prawdziwa ceramika, co można poznać po dźwięku. Jednym z podstawowych elementów elektronicznych są rezystory. Można je nanosić na powierzchnię w formie lakieru. Głównym składnikiem tych past jest grafit. W praktyce nie jest to taki hop-siup, ponieważ wpływ na właściwość ma dosłownie wszystko. Od samego grafitu, w jaki sposób i jak mocno został rozdrobniony przez dodatek lepiszcza wytrzymującego bez problemu temperaturę 400 stopni Celsjusza. Sitodruk, jak sama nazwa wskazuje, polega na tym, że bierzemy sito i przez nie nakładamy farbę. Tak oto na kawałku płytki szklanej naniosłemy rezystory. Oczywiście takie rezystory trzeba precyzyjnie dopasować albo laserem, albo skalpelem skrobiąc cały dzień. Budujemy. Na izolatorze odpornym na wysokie temperatury i o niezłych parametrach termiczno-mechanicznych nanosimy warstewkę miedzi, otrzymując w ten sposób taki dziwny laminat. Dalej jest już wszystkim znane, jak postępować. Termotransfer lub inna metoda, trawienie i mamy mozaikę ścieżek przewodzących. Potem pozostaje lutowanie jak SMD. Doświadczenia rozpocząłem od szklanych płytek. Nie da się po prostu przykleić miedzianej folii do szkła, bo nie będzie się to trzymać. Zresztą sami możecie to sobie sprawdzić i później spróbować to polutować. Wykorzystując zebraną wiedzę na płytkę w sposób chemiczny napliłem miedź, a potem próbowałem ją pogrubić w kąpieli galwanicznej. Lipa. Nie trzymał się szkła za żadne skarby. Kolejny proroczy sen przyniósł mi genialny wynalazek. Opracowałem, jak ja to nazywam, atomowy klej.
Atomowy klej jest sposobem gruntowania podłoża hydrofobowego, czyli takiego, co nie lubi wody, w taki sposób, by dobrze trzymał naszą warstewkę miedzi. Mój wynalazek jest super, bo miedź trzyma się szkła bardzo dobrze i całość jest względnie odporna na wysokie temperatury. Zaskakuje mnie ten fakt głównie ze względu na coś takiego jak różnice w rozszerzalności cieplnej obu materiałów. Na komputerze zaprojektowałem kilka ciekawych układów. Jednym z nich jest tak zwany kręciołek, czyli multiwibrator astabilny trójbiegunowy z buforami. Jego prototyp na klasycznej PCB sprawdza się nieźle. Do działania potrzebuje tylko trzech elementów zewnętrznych. Są to kondensatory. Od ich wartości zależy generowana częstotliwość. Układ ten może sterować lampkami choinkowymi lub kręcić silnikiem bezszczotkowym. By oddać cześć polskiej myśli technicznej. Oto przykład wzmacniacza mocy 25 W do odbiorników stereofonicznych. Opracowałem prostą do bólu końcówkę mocy audio. Potrzebowałem do tego naprawdę dobrego podłoża. Układ się nagrzewa, wszystko by pracowało, no i trzeba lepiej odprowadzać ciepło. Olśniło mnie wtedy, że mogę wykorzystać zepsute ogniwo Peltiera. Ma ono budowę kanapki, gdzie interesująca nas ceramika jest chlebkiem. Po tłuszczeniu i wytrawieniu powierzchni nałożyłem atomowy klej, cienką warstwę srebra, polepszając w ten sposób parametry elektryczne. Dodatek srebra zapobiegnie też podtrawieniu ścieżek. Elektrolitycznie nałożyłem stosunkowo grubą warstwę miedzi. Tak wygląda nasze podłoże. Projekt wydrukowałem na drukarce i dokonałem termotransferu za pomocą żelazka. Nieosłonięte tonerem miejsca ulegają wytrawieniu. Tak wygląda płytka. Ale uwaga, nadsiarczan sodu nie trawi srebra i pozostaje warstewka przewodząca. Zanim zmyjemy maskę, trzeba wywołać płytkę, trochę jak stary film. Po wytrawieniu w specjalnym roztworze uzyskujemy wyłącznie czystą ceramikę, a na niej mozaikę ścieżek. Jako że dopiero opracowuję metodę docinania rezystorów laserowo, postanowiłem, że skorzystam z gotowych rezystorów w obudowie 2512. Są tak wielkie, że nawet osoba niewidoma mogłaby je polutować. W przyszłości ich miejsce zajmą czarne paski pasty oporowej w jednej z pięciu wersji, zależnie od wymaganej wartości. Kolejnym elementem są tranzystory. Tranzystora BD-139 nie chciało mi się skalpować, więc przygotowałem go w oryginalnej obudowie. Niestety większe krzemy już tego wymagały. Za pomocą gorącego powietrza przylutowałem je w wyznaczone miejsce. Spód krzemu to kolektor tranzystora. Druciki zaś to doprowadzenie emitera i bazy. Oczywiście zabrakło mi jednego rezystora, więc musiałem improwizować, bo o 4 rano są zamknięte wszystkie sklepy, a ja potrzebuję to na już. Podłączyłem swój ukochany projekt do głośnika, zasilacza laboratoryjnego i rozpocząłem testowanie. Daleko mu do ideału i prawie mi go spalił, no bo próbowałem rozkręcać Ibizę. O szlak! Na koniec niespodzianka. Udało mi się nawiązać kontakt z firmą specjalizującą się w ceramice. Nasz ukochany Avicam ma patenty na testery igłowe płytek elektronicznych. Polpapier dostarczył nam dożywotny zapas silniczków krokowych z drukarki. Tak, skończyłem ją wreszcie rozkręcać. Wszystko idzie w kierunku zbudowania drukarki do układów hybrydowych. Z jednej strony podajemy podłoża ceramiczne, a z drugiej wyskakują sprawdzone, uruchomione i działające układy hybrydowe. Niech tylko wychodzi ich 30 na godzinę. Miniaturowa fabryka. Dzień, w którym opanuje proces uzyskiwania powtarzalnych struktur tranzystorów krzemowych mocy, będzie przełomowy. Zabawa z gliną nie poszła na marne i opracowałem metodę wytwarzania rdzeni do rezystorów przewlekanych. Na tą chwilę uzyskuję ich około 100 na godzinę. Na rdzenie takie można napylać warstwy oporowe lub nawijać drut celem utworzenia cewek. Mam już dopracowany skład specjalny ferytów, walczę teraz z uzyskaniem jak najmniejszych pierścieni. I jak wszystko dobrze pójdzie, to zrobię od zera pamięć ferytową. To jest już rzut kamienia od zbudowania komputera z gliny. Po co? Wielu zadaje pytanie, ale po co w ogóle takie rzeczy robić? No ja na przykład mam z tego wiele frajdy, a wy ciekawy film. Dziś są to zaledwie układy hybrydowe z gliny, ale za kilka lat, kto wie, może uda mi się zrobić własne układy ASIC karty graficznej. Tylko pomyślcie, niech ten scalak ma nawet wymiary zeszytu. Mieć głęboko w nosie, że CPLD wycofane, w poważaniu kryzysy i dziury na rynku elektroniki. Całkowita niezależność. Do zobaczenia w następnym odcinku.